Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Przemo, z kanału Raptor 10111. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czy można na konsoli PlayStation 5 i PlayStation 4 grać równocześnie na tym samym koncie w różne gry. I odpowiedź obecnie po aktualizacji PS4, ponieważ się pojawiła, i odpowiedź brzmi obecnie, że nie. Gdy jesteśmy zalogowani na PlayStation 5, a zalogujemy się lub ktoś zaloguje się na nasze konto na inne PlayStation 4, to nas PlayStation 5 automatycznie wloguje, ale tylko wtedy, gdy na PlayStation 4 włączymy jakąkolwiek grę, gdy gramy tutaj też w jakąś grę. Jedyny plus to jest taki, że gdy gramy na PlayStation 5 lub w ogóle mamy konto nasze na PlayStation 5 włączone, można na nasze konto bez wylogowania się z piątki zalogować się na PlayStation 4 i robić wszystko oprócz grania w gry, żeby nas tutaj nie wylogowało. A to oznacza, że jeśli mamy na PS4 nasze konto ustawione jako główne, to ktoś w tym czasie z naszego konta, jeśli daliście nasze dane komuś swojemu znajomemu, może normalnie z naszego konta pobierać gry, które mieliśmy na czwórce, cyfrowe. Możemy w tym czasie grać na PS5 w jakąkolwiek grę i w tym czasie ta osoba może znowu się przelogować na swoje konto i grać na swoim koncie w gry, które mieliśmy na koncie naszym, pod warunkiem, że nasze ma tutaj ustawione na PS4 jako konto główne. Czyli zalogować się na obie konsole ostatecznie możemy na jedno i to samo konto, ale grać jednocześnie w dwie różne gry na tych konsolach nie da rady. Dzięki za oglądanie, rzućcie łapkę w górę i subka. Hej, hej, cześć, papa. Pa.